Ej, tu gdzieś jakaś ta trasa taka tej wąskotorówki jest, tak? Tak, tam jak pan pojedzie. Tutaj, dalej, tak? To tam ścieżką, to tam jest w dół, taki i prosto już się jedzie ścieżką do Miechowa. Aha, do Miechowa można dojechać, tak? Tak, tak. Fajnie, dzięki. Dobry. Hamuję na tych zakrętach, bo tam się można, jakby pan zobaczył tę przepaść, aby pan tam spod z tym rowerem. Są tam. Aha, aha. Dobra, dobra, dzięki za informację. Są barierki, no ale po co się spowodzi? No oczywiście. Tam też ładnie, no. To jest cały czas ta droga, jak będziesz jechał na Miechów, odbijesz na prawo, znaczy nie, na lewo i do samego Skalmierza. Aha, super. Dobra, dzięki za informację. No, miłego dnia. Cześć. 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 Dziękuję wzajemnie. Coś mi się tutaj podziało z nawigacją, momencik. Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy w okolice Miechowa. Jestem na szlaku rowerowym po dawnej wąskotorówce. Także za mną jest początek tego szlaku, a ja pojadę tam, w tamtą stronę, w kierunku Miechowa. Także rozpoczynamy dzisiejszą wycieczkę. Thank you.
zapowiada się fajny szlak. Na razie jadę z górki, także z powrotem będę miał co pedałować. Szlak wiedzie przez las, także słyszę ptaszki, które tutaj gdzieś śpiewają nade mną. Fajny dzień. Temperatura jest bardzo wysoka, bo w dniu dzisiejszym jest 31 stopni. Także ten chłód tutaj w lesie jest zbawienny. Gdybym tak wyjechał na otwartą przestrzeń, to byłoby jak gdzieś, nie wiem, na Saharze. Thank you.
działa dalej. Sprawdzimy na wszelki wypadek. Gdzie jesteśmy? Się pogubił, bo mu zadałem inną drogę, ale widzę, że tutaj ta ścieżka rowerowa jest super, także jadę nią dalej. Jest niestety jeszcze naniesiona ta ścieżka rowerowa, no i on jej nie widzi. Thank you.
te wille po lewej stronie, dosyć daleko od tej ulicy. No, kawał działki ludzie tutaj mają. No, bardzo ładna dzielnica. A jestem już na obrzeżach Miechowa. Pobrałem sobie... Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Pobrałem sobie za cel kopiec, który jest w Miechowie. Także właśnie do niego dojeżdżam. Jeszcze mam kilka minut. Po lewej stronie jakieś stare zabudowanie. Jakiś zakład tutaj był. Może jeszcze jest nawet. Chociaż chyba nie, bo szyby powybijane. Skręć w lewo. Na prawo mam już do centrum Miechowa, a ja skręcam w lewo. Stronie. Po lewej stronie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie. Niezła górka. Po lewej stronie mam już kopiec miechowski, kopiec Tadeusza Kościuszki. Może by tam się udało wejść. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę.
i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.